Witajcie. Chciałbym się z wami podzielić moją historią, która trwa od 18 lat. Wszystkie wydarzenia, które tutaj przedstawię, miały miejsce naprawdę. Zapraszam do oglądania. Wychodząc z pracy, w oknie dostrzegłem jakąś postać, która mi się przygląda. Po chwili zniknęła. Była godzina 22:05, gdy wyszedłem. Idąc tak do domu i spoglądając w niebo, dostrzegłem coś jak gwiazdę, która zmieniała kolory na biały, niebieski, czerwony. Postanowiłem, że pójdę przyglądnąć się temu bliżej, z miejsca, w którym jest bardzo ciemno. Przechodząc obok jednego z domów, nagle zaczęła mi mrugać bardzo szybko lampa. Przeszły mnie dreszcze. Ale szedłem dalej. Moja ciekawość wygrała. Doszedłem do tego mostu. Nagle stanąłem, patrzę na tą gwiazdę, która zmieniała kolory. Dostałem jakiegoś takiego dziwnego odruchu. Spojrzałem w prawo i z powrotem na to, co zmieniało kolory. Zrobiłem tak 3 razy. Za trzecim razem pokazały mi się 2 postaci. Jedna większa, druga mniejsza. Ta większa postać miała około 180 cm wzrostu. Ta mniejsza była o głowę niższa. Po chwili większa postać odwróciła głowę w kierunku mniejszej, nic nie mówiąc. Po czym ta nagle zaczęła zbiegać na dół z tego wału. Patrzę, co się dzieje. Ona biegnie. Jak była tak w połowie tego wału, szybko spojrzałem na tą większą, co ona robi, ona stała w miejscu. Patrzę na tą mniejszą dalej, a ona już zbiegała, przebiegła przez ścieżkę i zniknęła. Byłem w szoku. Mówię, co się dzieje? Szybko spojrzałem na tą, która stała do góry, na tą większą postać. A ona zrobiła krok do przodu, rozstawiła ręce na boki i wtedy ujrzałem, że ma bardzo białą, jasną twarz, nos, oczy też, ale nie pamiętam jakie. Tak się wystraszyłem, że nie mogłem oddechu wziąć. Serce waliło mi jak dzwon. Po chwili odwróciłem się i średnim tempem odszedłem stamtąd. Nie uciekałem, po prostu średnim tempem odszedłem. Po tym całym zdarzeniu zdałem sobie sprawę, że brakuje mi 1 godzina. Nie mogłem zasnąć. Gdy wyglądałem przez okno, zauważyłem unoszący się w oddali obiekt, który zmieniał kolory na biały, niebieski, czerwony. Była godzina 2 w nocy. W pewnym czasie zasnąłem. Doszło do odwiedzin. Otworzyłem oczy i ujrzałem 2 postaci w pokoju. To, do czego doszło wtedy w pokoju, jest zbyt osobistym dla mnie doświadczeniem i nie omówię go w całości. Mogę się z nimi komunikować na poziomie świadomości, telepatycznie. Przekazałem im następującą myśl. Trzeba było o to poprosić, to bym wam to dał, a nie zabieracie to siłą. Byli bardzo zaskoczeni tym, co im przekazałem. Krótko potem zasnąłem. Obiekt ten widziałem jeszcze na 2 dzień nocą, unoszący się w oddali. W tamtej chwili działy się ze mną rzeczy, których nie rozumiałem. Tak oto zaczęła się historia, która trwa od 18 lat.